Więc do niczego nie potrzebujesz szpanerskich samochodów, wielkich domów i markowych ciuchów. Symbole pozycji społecznej nie mają dla niego znaczenia. Wystarczy mu zabłocony kawałek patyka. Pies nie osądza innych po kolorze ich skóry, wierze i pochodzeniu, ale na podstawie tego, kim są w środku. Psu jest wszystko jedno. Czy jesteś biedny, czy bogaty, wykształcony, czy analfabeta, mądry, czy głupi. Daj mu serce, a on odda ci swoje. Gdybyśmy zapytały się, ile osób z Was wie, co to jest schronisko, odpowiedź byłaby tylko jedna. Wszyscy. A mimo to, jak mało o nim wiemy, albo jak mało chcemy wiedzieć, ale teraz nie bądźmy obojętni. Posłuchajcie opowieści o psach bez domów i o ludziach, którzy je ratują. Jak się u nas psy znajdują? No nie przychodzą same, nie dzwonią, nie piszą. Przywozi je rakarz. Pieski siedzą 2 tygodnie na obserwacji. Obserwujemy je, czy nie ma jakichś stanów właśnie chorobowych, czy nie ma jakichś pokaleczeń. Po 2 tygodniach zostają zaszczepione. To jest podstawa, muszą być zaszczepione. Po 2 następnych tygodniach sterylizacja i kastracja dopiero są przeznaczone do adopcji. I tak u nas większość piesków się znajduje. Ale przez ten okres my musimy je opiekować się nimi. Lekarz musi je obejrzeć, a różne pieski przychodzą. Jeśli chcemy zaadoptować pieska, musimy pamiętać o jednym. Musimy mu zapewnić jak domownikowi wszystko, czyli legowisko, wodę, miskę z jedzeniem. Musimy mieć pieniążki zawsze na to jedzenie, bo przecież nie będziemy chodzić po śmietnikach z naszym pieskiem. Musimy mieć na leczenie również, bo sytuacje różne się zdarzają, losowe. A przede wszystkim musimy mieć odpowiedzialność i świadomość, że to mamy zwierzę w domu. Adopcja u nas pieska jest bardzo trudna. Trzeba mieć dowód osobisty, obroże, smycz i 50 zł. Wszystkie papiery załatwiamy na miejscu. Papier adopcyjny, w którym pięknie pisze, że mamy go kochać, ale gdyby cokolwiek się stało, alergia, jakieś zawirowania rodzinne, cokolwiek wydarzyłoby nam się w życiu i byśmy musieli go oddać z powrotem z bólem serca, mamy na to 2 tygodnie. Rzadko to się zdarza, ale zdarza się. To jest przykre dla psa i dla nas, bo musimy z powrotem się nim zajmować. Do schroniska trafiają psy różnego wieku, różnej maści, różnego stanu i pochodzenia. Powiem wam, że są od szczeniaka, 15-letnie psy też się zdarzają. Kochani, a kiedy idziecie w gości, to idziecie z gołą ręką. Odwiedzając schronisko, też idziecie w gości do tych psiaków, które tutaj są. Też zawsze przynieście jakąś karmę, jakąś puszkę, a najlepiej jakieś dobre smaczki, bo idąc do znajomych, też niesiemy słodycze, prawda? Tu tak samo, jakieś suszone mięsko, inne rzeczy, które pieski lubią. Naprawdę zjedzą z przyjemnością, jeszcze podadzą łapę. W naszym schronisku pracuje 4 pracowników. Jedna pani, która jest szefową, pani Iwona. Oprócz tego przychodzą oczywiście wolontariuszki. Wolontariuszki są już panie pełnoletnie, które znają się już na psach. Wiedzą jak do psów podejść, wiedzą gdzie szukać kleszczy, jak z psami rozmawiać. A z psami rozmawia się zawsze na kłócąco albo na siedząco, żeby wyrównać się poziomem z psem. Wtedy łatwiej się skontaktować. One o tym wiedzą. Wiedzą, których psów nie wyprowadzać, kiedy pies jest agresywny. Szczerze mówiąc, jest wielka normalnie radość z nimi. Dużo dobrego robią dla schroniska. Dzień zaczynamy tak jak wszyscy. Wy wstajecie z łóżka, kapcie, kawa, herbata. A my wpadamy, co robimy? Pierwsze psom wodę wymieniamy. Bo my pijemy herbatkę świeżą, one też muszą mieć świeżą wodę. My przeglądamy od razu kojce, czyli tam kołdra nie wyrzucona, nie rozszarpana, bo psy się bardzo nudzą. One potrafią kołdry to rozszczątkować na 1000 kawałeczków. Następnie już zaczyna się ten moment, kiedy zaczynamy przygotować również jedzenie na 40 psów. To jednak troszeczkę tych misek musi być. Musi być wszystko świeże, eleganckie i piękne. Jest powiedziane, nie kupuj, adoptuj. W sklepie idziemy, kupujemy, patrzymy, cena taka, taka, ładne, brzydkie. Idziemy do zoologicznego, kupujemy myszkę, kupujemy królika. Nawet się nie zastanawiamy niejednokrotnie, co to za stworzenie, jak to patrzy na nas, jak my patrzymy. W schronisku jest kontakt. W schronisku my tego pieska widzimy. My spojrzymy mu w oczy, on spojrzy w nas i niejednokrotnie zabije coś w środku. To jest całkiem inna sytuacja niż te kupowane za 300-400, bo ładny, bo rasowy, bo ma papiery. Najlepszy jest pies, który kocha. U nas psów się w schronisku nie usypia. U nas psy do końca życia przebywają w schronisku. Są leczone, karmione, pieszczone, wyprowadzane. Trafiają do nas. A my jesteśmy po to, żeby się nimi zająć.
I żeby adoptować psa, musimy naprawdę być świadomym. Idąc na schronisko, musimy trzeźwo myśleć. Nasze pieski, każdy by chciał być do domu. A tym bardziej, że ich wzrok sam mówi wiele. Przyjedźcie do nas, zobaczcie, ukucnijcie przy psie, popatrzcie z nim, porozmawiajcie, zobaczycie, że to jest całkiem inne wrażenie niż kupowanie psa przez Allegro lub coś podobnego. To jest naprawdę całkiem proste. A jednak my ludzie, o tyle mądrzejsi i bardziej wyrafinowani, stale mamy kłopot z określeniem, co się liczy, a co nie. Zrozumiałem, że wszystko byłoby za nie w porządku, gdybyśmy tylko otworzyli oczy. Czasem potrzebny jest pies z brzydko pachnącym oddechem, fatalnymi manierami i czystymi intencjami, żeby pomóc nam zobaczyć.